was a sight for my soul. Droga w CRM-ie od lida do sprzedaży jest dość prosta. Spróbujemy teraz przejść scenariusz, który pokaże, jak przejść od sygnału rynkowego przez utworzenie kontaktu firmy, aż do zamknięcia takiej sprzedaży w dealu. Przy tym scenariuszu założymy sobie, przynajmniej teraz na początku, że takiego lida, taki sygnał rynkowy wpisuje nam pani sekretarka, która właśnie otrzymała telefon, gdzie ktoś dzwoniąc zapytał o pewnego rodzaju rozwiązanie, które my sprzedajemy. Niech to na przykład będą śmigła. Taki lead ma w tej chwili status nieprzypisany, no bo wpisuje go pani sekretarka, ale zaraz jak przejdziemy niżej, będziemy taki status mogli przypisać do właściwej osoby, bo w zasadzie ta pani sekretarka powinna wiedzieć, kto jest handlowcem w firmie i kto zajmuje się, dajmy na to, śmigłami, więc będzie mogła taką odpowiedzialność przypisać. Opis oczywiście to, co pani usłyszała, tutaj będzie pewnego rodzaju informacja, gdzie będzie streszczenie tejże rozmowy. Źródło oczywiście w tym wypadku możemy sobie zaznaczyć, że był to telefon. Nie wiemy nic o walucie, nie wiemy nic o wartości. Opis źródła nie jest specjalnie szczególny, był to po prostu telefon. No i przypisana osoba odpowiedzialna. Taka pani sekretarka powinna wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna. W tym wypadku niech to będę ja, ale jeżeli by wiedziała, że jakaś szczególna osoba z Departamentu Sprzedaży zajmuje się tego rodzaju tematyką, to powinna go wybrać. Dla ułatwienia sobie z tego scenariusza wybiorę tak czy inaczej użytkownika, na którego jestem zalogowany. No to co wiemy o tej osobie, tak? Że nazywa się Kowalski, że proszę zobaczyć, że w tej chwili dostałem informację, że mamy w bazie już co najmniej dwóch Kowalskich. Taka osoba wpisująca powinna się zastanowić, czy to nie był przypadkiem ten Jan Kowalski, czy może Tadeusz Kowalski. Nie, on powiedział, że nazywa się Janusz, więc możemy wpisywać spokojnie kolejną tego rodzaju osobę. Na tym etapie bardzo niewiele możemy wiedzieć o takim kontakcie. Wiemy tylko, że wyświetlił się jakiś numer telefonu na telefonie pani sekretarki, który teraz tutaj wpisujemy. Nie znamy pewnie jeszcze maila, nie znamy być może nawet firmy, albo być może tą firmę bardzo słabo usłyszeliśmy. Więc te pola na poziomie leadu praktycznie wszystkie możemy zostawić puste. Lead pozwala zebrać tylko i wyłącznie te informacje, które mamy. On nie wchodzi nam jeszcze do czystej bazy danych kontaktów i firm. W związku z tym to może być pewnego rodzaju notatką, jest pewnego rodzaju listą do obrobienia, którą zaraz pokażę. No, jeżeli jest to zainteresowanie jakimś produktem, który mamy w bazie danych wprowadzony, to możemy sobie taki produkt wybrać. To ułatwi informację handlowcowi. Ten produkt pod tytułem niech to będzie śmigło w cenie standardowej 10 zł, jedną sztukę pan będzie chciał, być może powiedział, że jest zainteresowany od razu dwoma. Taki lead zapisujemy. Ten lead padł w tym momencie do osoby, jaką jest pan Jacek, na jego listę. Kliknijmy tutaj na listę, sprawdźmy. Tak, jest zapisane, mamy od razu informację, że było to śmigło i widzimy, że odpowiedzialność jest przypisana, czyli przypisana jest tutaj do tej zobrazowanej w tym miejscu osoby. Widzimy numer telefonu, nie widzimy żadnych działań. I teraz ja, jako handlowiec, jako ten Jacek Adamski, wchodząc codziennie rano na taką listę, czy też kilka razy dziennie, od razu widzę, co mam do zrobienia. Widzę statusy, jakie posiada dany lead. Te statusy oczywiście należy dostosować do działania swojej własnej firmy. Tutaj mamy takie statusy, które zostały przygotowane przez Bitrix. Te w innym filmie pokażemy, jak wyedytować nazwy tych statusów, zrobić ich więcej bądź mniej. No ale one mówią o tym, w jakim stadium rozwoju jest nasz kontakt z daną osobą i co powinno nastąpić dalej. Więc widzę, że mam tutaj, nazwijmy to, nieobrobione dwa lidy. Pracuję akurat teraz na tym, ponieważ on wpadł jako nowy. Dostałem powiadomienie, że ktoś przypisał mi takiego lida, mogę nad nim pracować. Klikam oczywiście, wchodzę do fiszki tego lida. No, mogę tutaj zobaczyć coś więcej. Niewiele więcej na tym etapie, ale zawsze coś. Czyli jakby całe to podsumowanie, które jest z tym związane. Opis pewnie byłby trochę dłuższy w rzeczywistości, więc mógłbym się zorientować przed moim na przykład telefonem.
No i teraz planuję sobie zadanie, tak? Albo robię sobie notatkę, albo planuję spotkanie. No, spotkanie będzie ciężko zanotować w momencie, kiedy jeszcze z taką osobą nie porozmawialiśmy. Więc tak naprawdę najpewniej pierwsze, co będę musiał zrobić, to do takiej osoby się odezwać. Nie mogę wysłać maila, bo nie mam jego numeru telefonu. Nie mam jego maila, mam tylko numer telefonu, więc mogę tylko do takiej osoby zadzwonić. I teraz, co ważne, pokażę pewnego rodzaju skrót. Bo pracując na takiej liście, często to, co jest problemem systemów opartych o przeglądarkę, to jest otwieranie kolejnych nowych stron, czyli wejście w środek tam, gdzie byłem przed sekundą. W Bitrixie tego nie trzeba robić, bo jeżeli ja wiem, że jeszcze z tym panem Januszem Kowalskim nigdy nie rozmawiałem, mam to tutaj na liście, to kolejne działanie mogę zarejestrować bezpośrednio w tym miejscu. Mogę dodać tutaj informację, że właśnie do niego zadzwoniłem. Wykonuję w tej chwili do niego połączenie telefoniczne. Oczywiście wpisuję sobie próba połączenia, natomiast normalnie byłoby tutaj jakieś pytanie, jakieś rozszerzenie, informacja jakaś, która pozwalałaby mi się lepiej potem zorientować w przyszłości, czego dotyczyła rozmowa. No i jeżeli uda mi się porozmawiać, to oczywiście opisuję status takiego kontaktu i to, o co tak naprawdę chodzi, więc zakładam, że do tego pana się dodzwoniłem, że pozyskałem więcej informacji, że to na przykład jest śmigło o zmiennym skoku. I tak dalej, i tak dalej. Była to oczywiście rozmowa wychodząca. Nie dotyczy jeszcze żadnego deala, żadnej sprawy. Została przeprowadzona przeze mnie w kontekście tego kontaktu. Oczywiście tutaj zapisuję w tym momencie i od razu widzę, że była tutaj próba połączenia, że nastąpiło jakieś połączenie z tym panem. Wiem, już mam zarejestrowane, że coś się w tym kontakcie działo. Proszę zauważyć, że również tutaj z tak zwanej drabinki możemy wykonać pewnego rodzaju akcje. Jest ich tutaj dużo, dużo więcej niż tutaj z tych aktywności, no bo aktywności są dość ograniczone, akcji może być troszeczkę więcej. No i w tym momencie, ponieważ z tym panem porozmawiałem, ten status mogę przesunąć. Nie czekamy już na jakieś informacje, bo je otrzymaliśmy. Nie jest tak, że nie możemy się skontaktować. Jesteśmy w tej chwili w trakcie, bo załóżmy, że mamy sprawdzić jeszcze jakiegoś rodzaju informacje. Musimy zapytać kolegę o jakieś dodatkowe rzeczy, dodatkowe elementy, więc najlepiej będzie mu po prostu wystawić zadanie. Wybieramy właściwą osobę, której chcemy wystawić takie zadanie. Niech to będzie Janusz Uniwersalny. Dajemy mu termin, bo mamy klientowi odpowiedzieć, niech to będzie najpóźniej do 21 grudnia. No i tutaj, zgodnie z tym, co było pokazywane w filmie o zadaniach, możemy oznaczyć jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ja sobie pozwolę przejść dalej. Proszę zauważyć, że tutaj jest to zadanie przyczepione do CRM-u i konkretnie do tego leada, który w tej chwili nad którym pracujemy. Dodaję zadanie. Zadanie zostało dodane. Wejdźmy sobie jeszcze w szczegóły, w detale tego leada, żeby zobrazować sobie informacje i dodatkowo jak to wygląda, tak? Czyli mamy rejestr wszystkich zdarzeń związanych z tym leadem. Jest jakieś zadanie, które to zadanie zostało przygotowane przeze mnie, które ma być zrealizowane przez konkretną osobę. Ja zmieniałem status jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej wykonałem telefon. Te wszystkie informacje zapisują się tutaj w tablicy aktywności. Jeszcze dodatkowo, przykładowo, zapisuję sobie jakąś notatkę, która być może potem w przyszłości jakoś mnie ukierunkuje dodatkowo i być może mi się przyda w kontaktach z tymże panem. I teraz na tym etapie być może już wiemy dużo więcej o tej osobie, być może możemy już pewne rzeczy uzupełnić. Prawdopodobnie znamy na przykład adres mailowy, więc możemy go jak najbardziej uzupełnić. Być może znamy też już firmę i być może wiemy, kim jest ten pan. Na potrzeby demo pozwolę sobie nie wypełniać pozostałych pól. I wiemy już, że tak naprawdę potrzebuje tych śmigieł, bo sekretarka nasza źle usłyszała nie 2, a 20.
I w tym momencie, po tej rozmowie, po sprawdzeniu tych wszystkich danych, my już wiemy, że to jest człowiek prawdziwy, wart kontaktu, wart dalszego rozmawiania, że nie jest konkurencją, która nas podpytuje, nie jest żartem. Więc w tym momencie, ponieważ zgromadziliśmy te wszystkie informacje, a tej osoby jeszcze mimo wszystko nie mamy w naszej czystej bazie kontaktów i firm, możemy się zdecydować na dodanie tego kontaktu właśnie do czystej bazy danych i skonwertować go na deala, czyli mówiąc bardziej po polsku, na szansę sprzedażową, którą będziemy prowadzić, gdzie będziemy składać ofertę, gdzie będziemy rozmawiać już o konkretach. Jeżeli skonwertujemy taką sprawę z leadów, ona nam znika tutaj z listy, znika nam, można powiedzieć, z czyśćca spraw i zostanie przesunięta już do normalnego obiegu związanego z CRM-em. Ponieważ zebrałem trochę informacji o tej osobie, będziemy chcieli utworzyć deala, będziemy chcieli utworzyć kontakt z pana Kowalskiego i będziemy chcieli utworzyć firmę, to prawdopodobnie wybiorę tę opcję, ale mógłbym jeszcze wybrać inne opcje pod tytułem sam deal i sam kontakt, jeżeli to jest osoba fizyczna albo być może sama firma, albo być może sam kontakt, czy sam firma, czy sama firma. Jest tutaj też opcja junk lead, takie ładne angielskie określenie na śmieciowy sygnał, tak? Czyli jeżeli by się okazało, że właśnie jest to osoba niewarta kontaktu, żart, nieinteresująca nas informacja, wtedy po prostu uśmiercamy takiego leada, wyrzucamy go. Te informacje nie zaprzątają nam bazy głównej, nie pokazują się w wyszukiwaniu, czyli nie brudzą bazy danych, dzięki czemu łatwiej możemy wybrać sobie wszystkie, wyszukać potem wszystkie informacje. OK, ja klikam generuj. O pipeline'ach będzie mowa w innych filmach, ponieważ Bitrix umożliwia w tej chwili zrealizowanie na przykład dwóch, czy trzech, czy czterech, czy więcej odrębnych lejków sprzedażowych dla na przykład odrębnych linii produktowych. Tu mam w tej chwili do wyboru tylko i wyłącznie jedną. Zapisuję. Proszę zauważyć, że od razu przeszliśmy do deala. Mamy tutaj osobę, mamy tutaj firmę, która nazywa się Śmigłowce SA. Mamy tutaj osobę, która nazywa się Janusz Kowalski. Mamy informacje, ponieważ jesteśmy na fiszce tych deali, no to oczywiście mamy informacje, które też cały czas niejako ciągną się od samego początku powstania tej informacji, że jest to, że chodzi tutaj o śmigła, że jest to jakaś określona wartość, że jest to określony klient i tak dalej, i tak dalej. I to, co ważne, mamy tu oczywiście podłączony nasz lead, więc jeżeli chcielibyśmy wrócić do jakiejkolwiek informacji, która była zawarta w leadzie, a być może nie przekonwertowała się do deala, czyli na przykład właśnie jakieś zdarzenia czy telefony, które tam wykonywaliśmy, cały czas mamy możliwość kliknięcia tutaj, przejścia i sprawdzenia, jak to wyglądało. Sprawdźmy teraz jeszcze, czy pana Janusza Kowalskiego mamy w naszej czystej bazie kontaktów. Proszę bardzo, mamy Janusz Kowalski, kontakt. Wchodzę sobie do takiej fiszki, zostaliśmy przeniesieni do kontaktów. Mamy tutaj fiszkę główną, że jest to inżynier, że źródłem tego kontaktu jest telefon, że pracuje w firmie Śmigłowce SA. Zjeżdżamy sobie niżej. Mamy tablicę aktywności. No jeszcze nie ma żadnej tablicy aktywności z tym panem, ale mamy tutaj, sprawdźmy, powiązane firmy. Powiązaną firmą są oczywiście Śmigłowce SA. Mamy powiązany deal, który aktualnie jest realizowany z tą osobą. Mamy jeszcze dodatkowe informacje, które będą cały czas się tutaj rozszerzały. Aktywność, tak? Z tym panem było wykonane połączenie. Do tego pana przywiązane jest jakieś konkretne zadanie. Więc to jest ten widok 360 stopni. My w zasadzie w każdym miejscu systemu widzimy obiekty inne, które są powiązane z daną osobą, czy z daną firmą, czy z danym dealem, czy z danym leadem. I możemy przeklikując się wejść, przejść, sprawdzić, albo też kontekstowo dostać informację, co jest z tym elementem powiązane. Ponieważ z tym panem prowadzimy rozmowę, należałoby się pewnie teraz spotkać. Jesteśmy w tej chwili w kontakcie, ale ponieważ prowadzimy
albo inaczej, ponieważ z daną osobą czy z daną firmą może być realizowane jednocześnie kilka zapytań ofertowych, które ta firma złożyła, albo kilka spraw, albo też kilka osób w jednej firmie może prowadzić różne dialogi sprzedażowe, więc tak naprawdę powinniśmy pracować na dealu, a nie na danej osobie. I kontakty, i firmy traktować powinniśmy jako pewnego rodzaju bazy danych teleadresowych, ale tak naprawdę wszystkie sprawy, zapiski związane z procesem sprzedażowym czy procesem kontaktu powinniśmy raczej realizować w dealach, które są taką pewnego rodzaju sprawą, tak? Są workiem na sprawę, którą prowadzimy od A do Z. Mam tutaj swoje deale, które aktualnie prowadzę, odnajdujemy nasze śmigła, widzimy, że to jest cały czas rozwojowa sprawa. No i znowu, ponieważ w tej chwili przyszliśmy już do konkretów, z panem mamy rozmawiać o konkretach, bo wiemy, że jest realny, wiemy, że jest prawdziwy. Widzimy, że ten deal jest rozwojowy. W związku z tym chyba dodamy spotkanie z tym panem, ponieważ udało nam się pewnie w końcu z nim porozumieć, kiedy się możemy zobaczyć. No i tutaj widzimy znany już nam z innego filmu formularz spotkania, którego nie będę omawiał w całości, po prostu zanotuję spotkanie. Tutaj chyba nie mogę. Ten pan powiedział, żeby spotkać się w piątek o 11:00, załóżmy. Ok. Spotkanie sprzedażowe śmigła. Tak, żebym wiedział, o co chodzi. Lokalizacja, opis, możemy dodać załączniki. Możemy też ustawić sobie, oczywiście, proszę pamiętać, przypomnienie tego rodzaju spotkania. Ja je na wszelki wypadek w tej chwili wyłączę. OK, zapisujemy. Mamy w tym momencie już zaplanowane spotkanie. Widzimy tutaj, że jest to spotkanie. To spotkanie zobaczymy również w kalendarzu, jak należy się spodziewać. Ono było, zdaje się, 16, prawda? Tak, mamy 16. Przełączmy się jeszcze na widok tygodniowy. Widzimy, że tu jest 16. Ale pan zadzwonił i powiedział do nas, że chciałby jednak spotkać się o 12. Żaden problem. Jesteśmy w swoim kalendarzu. Możemy od razu przesunąć to spotkanie na 12. Przesunięte. Wracamy z powrotem do CRM-u. Sprawdzimy sobie, czy nam na pewno w CRM-ie się również przesunęło to spotkanie. Zakładam, że tak. Tak, jest przesunięte. OK, pracując dalej nad dealem, ponieważ takie spotkanie się odbyło, trzeba by napisać jakąś notatkę po tym spotkaniu, być może założyć znowu jakieś zadania, które spowodują, że będziemy mogli w ogóle stworzyć na przykład ofertę dla tego pana. W notatce zawrzeć możemy oczywiście wszelkiego rodzaju inne obiekty typu załączniki, czy to zgrane z dysku, czy pobrane bezpośrednio z Bittrex Drive. Wszystko to zależy od tego, gdzie gromadzimy informacje i jak zorganizujemy sobie pracę w naszym systemie. Mamy tutaj notatkę po spotkaniu. Jeszcze zapomnieliśmy czegoś dodać, więc dodajemy komentarz, bądź nasz szef, albo nasi współpracownicy dodają pewne rzeczy. I w ten sposób tworzymy historię kontaktu sprzedażowego. Mamy sprawę, sprawa się toczy. Równocześnie być może z tym panem, tak jak już mówiłem, toczą się też inne sprawy. One będą gromadzone właśnie w sprawach zwanych dealem o określonym tytule, który nadamy sobie samemu. No i nie będę już pokazywał tutaj znowu zadań. Być może jeszcze będziemy chcieli do tego pana wysłać jakieś informacje. Możemy wysłać informacje bezpośrednio z Bittrexa. Zazwyczaj wdrażając CRM-a chcielibyśmy mieć cały obieg informacyjny w systemie, więc tak naprawdę do takiej sprawy powinniśmy podłączać również oferty, które tutaj są, ale te oferty omówimy w innym już filmie. Ja chciałem zwrócić uwagę, że cały czas widzimy tutaj widok 360, więc widzimy tablicę, widzimy wszystkie aktywności, które były realizowane z tym kontaktem w tej sprawie, tak? Czyli konkretnie tu w przypadku deala, leada, ale też z panem Januszem. Widzimy produkty, które były mu oferowane, być może dodamy tutaj nowe, być może przeedytujemy w trakcie prowadzenia naszej sprawy ten produkt, którym ta osoba jest zainteresowana. Będziemy widzieć oferty, jeżeli takie dodamy. Będziemy widzieć również kontakt, będziemy widzieć firmę, powiązane leady i procesy biznesowe, o których też będziemy mówili w innym filmie. Cały czas jesteśmy w kontekście prowadzenia tej sprawy. I poszczególnymi naszymi działaniami, znowu, tak naprawdę mamy przesuwać
ten status danej sprawy aż do szczęśliwego zakończenia. Wejdę teraz w listę dni. Po raz kolejny. Jest to moja lista dziennych zadań, codziennych zadań. Wchodzę w deale, patrzę tak naprawdę, jakie mam aktywne deale, co powinienem zrobić. Które mi się przeterminowują, bo gdzieś tam były dawno wykonane spotkania czy telefony, w jakim są statusie. I przyszedł ten upragniony moment, kiedy tak naprawdę wiemy, że zamknęliśmy tego deala, że możemy ogłosić zwycięstwo. Przesuwamy do ostatniego szczebla tego etapu. Mamy tutaj informację, system nas pyta, czy to jest zwycięstwo, czy to jest może przegrana. My klikamy zwycięstwo i w ten sposób zamykamy tą sprawę jako wygraną. Oczywiście do tej akcji, do zmian konkretnych statusów, czy do naszych procedur firmowych musimy opracować odpowiednie biznes procesy, które to po wdrożeniu reagowałyby na zmiany na przykład tych etapów. Bo to, że tak szybko tutaj przeszliśmy cały proces zapisywania tych informacji, to tak naprawdę jest nic. Mało która firma w ten sposób pracuje. Do poprawnego wdrożenia systemu CRM potrzebne jest odwzorowanie procesów biznesowych działających w każdej firmie. Więc na przykład tego, że po zamknięciu takiego deala tworzy nam się grupa projektowa, wysyłają się jakieś określone maile, powiadomione są jakieś określone osoby itd., itd. Bez biznes procesów system jest pusty, jest tylko i wyłącznie prostym, no może trochę bardziej skomplikowanym Excelem, ale jednocześnie, ale nie jest niczym więcej niż tylko i wyłącznie notatnikiem. Prawdziwą wartość daje ten system dopiero wtedy, kiedy przęgniemy w całość tych działań właśnie biznes procesy, właśnie jakąś inteligencję. Bardzo krótko jeszcze w tej chwili o podstawowych podsumowaniach, ponieważ jedni w firmie taki proces sprzedażowy prowadzą, inni go kontrolują, nadzorują. W związku z tym nadzorujące osoby mają tutaj coś takiego jak lejek sprzedażowy znany z każdego CRM-a. No i tu są te informacje, ile mamy w danym statusie rozwojowym, ile w wygranym takich deali, które są prowadzone. Jest tu też ich wartość. W związku z tym wszystkie pełne dane online'owo, natychmiastowo są widoczne. Chciałem również zwrócić uwagę na raporty, które występują w tym miejscu. Jest tutaj dość dużo raportów, które pokazują ciekawe rzeczy, na przykład takie jak zaległe deale albo oczekiwana sprzedaż, jeżeli notujemy odpowiednio skrzętnie wartości ofert czy wartości propozycji. Albo sprzedaż produktów, czyli które produkty sprzedają się najlepiej. Albo to, co będzie chyba interesowało najbardziej każdego menadżera, to działanie naszych sprzedawców. I ten raport pokaże nam wszystkie praktycznie aktywności, ile taka osoba wysyła maili, ile odbywa spotkań i ile wykonuje telefonów. W momencie, kiedy tych danych mamy dużo, to bardzo ładnie się wizualizuje, mamy pełny podgląd na to, co się dzieje w naszej firmie. Przypominam, że z prawej strony są filtry, więc tak naprawdę tutaj zaklikujemy okres, który najbardziej nas interesuje, albo też o osobę, która nas interesuje i w tym momencie te dane możemy troszeczkę zawęzić, żeby na przykład zanalizować, porównać sobie dwie osoby, zanalizować, czy nowo przyjęty handlowiec pracuje właściwie, czy też może niewłaściwie. I think it's all angels just won't